Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj sobie obejrzymy film o łowcy i jego teorii”, gdzie zniknęli ludzie z Blue. Będę oczywiście da dawał tutaj też swoją opinię, wyrażał ją, więc zapraszam, zostawcie lajka i lecimy. My możemy oglądać animowany świat psów, w którym to dziwo możemy zobaczyć to, jak te zwierzęta prowadzą m.in. samochód, mają własną pracę, własne domy, a nawet gotują jedzenie. To się nazywa personifikacja jakoś tak, nadawanie cech ludzkich... Yy... Rzeczą tylko, że to jest dla rzeczy i przedmiotów. Nie wiem, czy to dotyczy czy też zwierząt. Natomiast w Bruno postacie zachowują się jak te zwierzęce postacie, zachowują się jak ludzie, nie? Cienie. Czyli to są naprawdę dosyć dziwne czynności, biorąc pod uwagę to, że mamy tutaj do czynienia z psami, które o dziwo chodzą na dwóch nogach. Co w zasadzie czyni te psy bardzo ludzkimi zwierzętami. A nawet bym powiedział, że one są odpowiednikami ludzi. I w zasadzie nie tylko ja to uważam, ale na Redditie można znaleźć całą masę teorii z różnymi dowodami, które mówią o tym, że Blue oraz inne psy z tej kreskówki są zmutowanymi psami. Czy są zmutowanymi psa... psami? W ogóle tutaj nie mamy w tej kreskówce odniesień w ogóle do ludzi chyba. Z tego co kojarzymy, jakby ich prehistoria została pokazana, że są jakby takie małpki i tak dalej. Mieliśmy, miałem teorię na, na kanale tutaj o, o ewolucji w blu, jak te psy w ogóle nabrały wyprostowanej postawy i tak dalej. Pamiętajmy, że to jest bajka i tak nie musi tu być nic logicznego w niej, e, tak naprawdę. No, ale, no, Które oglądajmy dalej. Po tym, jak ludzi zabrakło już na tej planecie, za to kilka innych <laughs> teorii mówi o tym, że to psy pozbyły się ludzi. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się dokładnie serialowi Blue, a nasemie sami dojdziemy do pewnego wniosku, który odpowie nam na wszystkie. Psy pozbyły się ludzi? O kurka! To była jakaś wojna, czy coś? Jeszcze pytania. A co najważniejsze, wyjaśnij nam kwestię dotyczącą tego, gdzie się podzieli ludzie, oraz dlaczego same psy zachowują się jak ludzie. Jeszcze możesz tutaj, drogi Widzu, zostawić łapeczkę w górę. Myślę, że odpowiedź jest całkiem prosta. No po prostu w tej bajce e, w ogóle nigdy nie było ludzi, nie było czegoś takiego. Po prostu jakby role ludzi pełnią pies psy, tak? Natomiast nie wiem. E, ludzi tu w ogóle nie było w tej bajce, nie? bo tu nie ma żadnych nawiązań na, na pewno. E, wiemy, że były te małpki w historii, prehistorii, jak oglądali w kinach, prawda? Natomiast o ludziach nie było w ogóle. Grona fanów animacji. A teraz ruszajmy już z naszą teorią. Jeżeli ktoś nie wie, to Blue jest psem, który codziennie przeżywa nowe przygody i my jako widzowie możemy towarzyszyć jej w trakcie przeżywania jej codziennych wyzwań. W zasadzie ta kreskówka jest skierowana zarówno do tych dużych, jak i tych mniejszych widzów. A... Ona czasem nie ma 16 plus, ta, ta bajka? Tak naprawdę widziałem gdzieś takie właśnie znaczki, że to jest od 16 lat. Ale chyba każdy widz tej animacji na pewnym etapie oglądania zaczął się zastanawiać gdzie się podzieli ludzie. I teraz powinniśmy się w zasadzie zacząć zastanawiać, czy psy doznały swego rodzaju ewolucji i to z tego właśnie powodu nie ma na ich świecie ludzi, czy jednak ludzie zniknęli z tego psiego świata w zupełnie innych, tajemniczych okolicznościach. No, bo jednak w tej animacji możemy znaleźć dowody, które by nam na to wskazywały, że ludzie musieli istnieć na tym świecie. Okej, okay, jeżeli są dowody na to, to ciekawe jakie. Ej, Jednym z takich zobaczmy. Dowodów jest cała technologia, jaką możemy zobaczyć w tej animacji, która by wskazywała na to, że po zniknięciu ludzi psy nauczyły się wykorzystywać ludzką technologię. E, ale może być tak, że po prostu same te pieski zaczęły tworzyć, nie? No bo skoro. Tutaj mamy taką teorię, że to jakby zamiennikiem ludzi są psy, i tych ludzi w ogóle nie było. No to po prostu te psy przeszły kolejne etapy ewolucji, no i też miały możliwość wynalaz wynalazły te wszystkie rzeczy, nie? A samochody. Wykorzystywać, a nie tworzyć. Otóż dlatego, że w serialu. Wiem, że to jest teoria, też możemy sobie porozmawiać na ten temat. Pojawiła się cała znana nam technologia, która jest jeden do jeden taka sama jak w naszym świecie. W tych urządzeniach nie ma dokonanych żadnych poprawek, które mogłyby psom ułatwić korzystanie z tych technologii. Co to by na to wskazywało, że one się tego wszystkiego musiały nauczyć używać po ludziach. Kolejny dowód, jaki przemawia do nas za tym, że w tym świecie mogli żyć ludzie, to była ewolucja niektórych psów, jakie widzimy w tym serialu. Otóż w odcinku grill mogliśmy tam poznać kuzynkę Blue, która w przeciwieństwie do całej reszty psów, które zachowują się jak ludzie, ona się akurat zachowywała jak typowy pies, czyli biegała jak pies na czterech łapach, do tego również ta postać siedzi jak pies i nawet gada jak pies, czyli po prostu szczeka. I te właśnie cechy wyróżniają tą postać na tle innych, którzy są praktycznie w 100% jak ludzie. Do tego wszystkiego ta postać nawet gryzie przedmioty. Może to jest jakaś choroba albo coś, nie? którymi inne psy bawią się jak typowi ludzie a nie jak psy, dlatego ta postać jest w 100% psem. I nim ktoś mi powie, że kuzynka Blue jest mała, przez co ona nie gada i nie chodzi jak inne psy, to od razu pragnąłbym wspomnieć o tym, że mieliśmy odcinek, w którym to mogliśmy zobaczyć małe psy, które uczyły się raczkować. Dlatego jeszcze raz to powtórzę, że kuzynka Blue jest po prostu zwykłym psem. Co to by nam wskazywało na to, że jedne psy genetycznie bardziej są zbliżone do ludzi, a inne mniej. Czyli wciąż mamy tutaj do czynienia z efektem ewolucji. I świetny tego przykład możemy znaleźć w odcinku łapacz, w którym to Bingo zaczęła szczekać, a jej tato powiedział jej, żeby ona użyła słów. Uh, Hej, fofelku! Użyj słów, bingo. Ta kwestia tutaj zabrzmiała w taki sposób, jakby to właśnie mowa była dla nich czymś normalnym. A szczekali... To znaczy, no jeżeli to była ewolucja, no to pewnie pierwsze szczekali, a potem ewolucja doprowadziła do tego, że wykształciły mowę. Natomiast czy to potwierdza, że byli tam ludzie? Szczerze to wątpię. Kolejny dowód, który by wskazywał na to, że mamy tutaj do czynienia z ewolucją, możemy znaleźć w odcinku Lody. A twoje są dobre? Jasne, to czekolada! W którym to jasno możemy usłyszeć, że jedna z postaci je lody o smaku czekoladowym. Od razu wytłumaczę o co chodzi z czekoladowymi lodami. Otóż psy nie mogą jeść czekolady, gdyż jest ona dla nich toksyczna. A tutaj nie dość, że postać je lody czekoladowe, to do tego te lody mają ekstra czekoladę. Czyli mamy tutaj do czynienia z czymś, czego normalnie pies by raczej nie tknął. No nasz problem jest taki, że próbujemy jakby racjonalnie i logicznie podchodzić do bajki, która jest po prostu czymś wymyślonym. I tak naprawdę w tej bajce nie, nie musi być jakieś mega dużo logiki, jakiejś racjonalności i tak dalej. Najprostszym odpowiedzią jest po prostu to, że twórcy chcieli, żeby to psy byli ludźmi, a tak naprawdę chyba tutaj nie ma w ogóle informacji, że kiedykolwiek byli ludzie. No po prostu psy pełnią rolę tą jaką my pełnimy w tych czasach teraz, jak gdzie jesteśmy. Warto jeszcze zwrócić uwagę na kolejny aspekt którym jest psie wojsko. I nie żebym coś tu sugerował, ale po co psą jest potrzebne wojsko? I do tego są one szkolone do musztry od małego. No ogólnie daje to dużo do myślenia. Kolejnym dowodem, który potwierdziłby tę teorię są smycze. No bo w zasadzie to po co by psy wykorzystywały oraz tworzyły smycze z obrożami, żeby trzymać na nich inne psy? Przecież to nie ma zbyt dużego sensu. No chyba, że to jest jeden z wielu przedmiotów pozostawionych przez ludzi. I te ludzie psy wykorzystują smycze z obrożą na te mniej rozwinięte psy. Sugerując się tymi wszystkimi dowodami, które Wam przedstawiłem oraz które można znaleźć na Redditie, każdy z nas mógłby by pomyśleć o tym, że faktycznie na pewnym etapie ewolucji to psy przejęły Ziemię po ludziach i mamy tutaj do czynienia z psią planetą Małp. Tylko że. No chyba, że ludzie wyginęły, wyginęli i były, były w wyniku, nie wiem, jakiegoś wybuchu, eksperymentu i to psy stały się ludźmi. Że zamiast Małp mamy tutaj psy i z tymi dowodami muszę się zgodzić z autorem tej teorii. I muszę sam powiedzieć, że ta teoria brzmi naprawdę solidnie, ale w tym momencie pojawia się tutaj moje ale, a do tego kilka wątpliwości. I na tym etapie nawet zacząłem myśleć o tym, że ludzie nigdy w uniwersum bluesie nie pojawili. Ale zacznijmy sobie od obalenia no tych dowodów, które wam przed momentem powiedziałem. No właśnie, będziecie mogli dojść do podobnego wniosku co ja. I właśnie po tym jak obalimy sobie te dowody, będziecie mogli do coś zupełnie innego. Coś co skieruje Was ku zupełnie innej teorii. Zacznijmy najpierw od naszego ostatniego dowodu, czyli smyczy. Jak myślicie, kto wpadł na taki pomysł, żeby na smyczy trzymać zupełnie coś innego niż zwierzęta? Otóż na ten pomysł wpadli ludzie i normalnie w internecie można kupić wszelki ze smyczą dla ludzi, czyli w zasadzie między nami a psami z blu nie ma zbyt dużej różnicy. Kolejnym dowodem, który należy obalić to jest czekolada, gdyż może ona jest toksyczna, ale zauważcie to, że dla ludzi też wiele dań jest toksycznych, a jednak ludzie te dania jedzą i świetnym tego przykładem jest ryba w fugu, inaczej mówiąc rozdymka. Która po specjalnej obróbce jest jak najbardziej jadalna dla ludzi. No to, to by, te argumenty by świadczyły o tym, że po prostu e, psy to ludzie, i po, w ogóle ludzi nie, było, nie ma w tej bajce. Po prostu. Nie, że wyginęli, nie, że zginęli, po prostu ich nie ma. Są za to psy, które pełnią ich rolę. Więc w przypadku czekolady w tym świecie mają nie, cechy ludzkie, nie? Tak samo. Ale co z ludzką technologią? Otóż sama teoria zakłada to, że psi ludzie pojawili się na świecie kilkaset lat po tym, jak z Ziemi zniknął ostatni człowiek. I biorąc to na logikę oraz na sposób działania naszej technologii, to po prostu ona by w większości przez taki czas się rozłożyła do takiego stopnia, że nie byłaby ona im do niczego przydatna. No. Dlatego to, że ich technologia jest zbliżona do naszej technologii, jest jednym wielkim przypadkiem. Natomiast ich zachowanie możemy wytłumaczyć Procesem ewolucji tych stworzeń Który to możemy zobaczyć w odcinku Złóż to sam I cały proces ewolucji wskazuje na to Że nigdzie po drodze nie było ludzi Tylko nasze psy z początku tak. były rybami Potem żabami, jaszczurkami A następnie dinozaurami No Aż i to jest najbardziej prawdopodobne psami, od samego początku ludzi w tym świecie nie było tak. Albo byli, ale się nie rozwinęli do takiego stopnia jak my I zamiast nas Naszą technologię wynalazły ludzie psy A dlaczego one chodzą na dwóch łapach a nie czterech Otóż jest to spowodowane tym że poruszanie się na dwóch nogach wymaga zużycia połowy mniej energii niż poruszanie się na czterech łapach. I mówiąc o czterech łapach, to od razu można stwierdzić to, że kuzynka blue musi cierpieć na swego rodzaju chorobę. Która powoduje O właśnie widzicie? Mówiłem to już wcześniej. Jest naszego świata. I przekładając to na nasz ludzki świat, to też możemy w naszym świecie znaleźć choroby i zmiany genetyczne, które powodują, że ludzie zachowują się nieco inaczej, bądź również wyglądają nieco inaczej. Kolejny dowód, który potwierdza tylko właśnie 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 który na zlocie właśnie 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 jako archeolog, przedstawia właśnie światu kość należącą do pierwszych dwunożnych psów, która jest datowana na 4 miliony lat przed ich teraźniejszym... I tu koty były, patrzcie. Światem, więc jeżeli kiedykolwiek coś tam było związanego z ludźmi, to już dawno w świecie tej kreskówki nie istnieje. Albo tutaj bardziej bym się skłaniał ku stwierdzeniu, że nigdy nie istniało, gdyż po prostu nigdy w tym świecie nie było ludzi. No ale dobra, co wynika z tych wszystkich informacji, które to do teraz zebraliśmy? Otóż z tego wszystkiego wynika to, że psy w Blue tak naprawdę są nami. Tylko że z innego wymiaru. No właśnie. wymiaru w którym to one stały się istotami myślów. Tutaj mszym. się zgadzam. I właśnie nie? na tą teorię możemy znaleźć w całym show mnóstwo niezbitych dowodów. Otóż po pierwsze w serialu widzimy kontynenty, które odpowiadają naszym kontynentom z naszego świata. A jak wiadomo z lekcji geografii, to każdy kontynent się przemieszcza. Tak więc po 4 milionach lat Ziemia by wyglądała zupełnie inaczej niż wygląda teraz. Kolejny dowód, który wskazuje na to, że psy z serialu plusą nami, są ich odpowiedniki historyczne, które to znamy z naszych czasów. Jednym z tych odpowiedników historycznych jest obrazek z namalowaną świnią oraz psimi łapami, który jest tym samym obrazkiem, który możemy znaleźć w naszym świecie. Z tym, że w naszym świecie. No, to jest dużo nawiązań właśnie do, do naszych, no, naszych ten, no po prostu i, prawie jeden do jeden, nie. Oprócz tego można tam nawet znaleźć hieroglify, nawiązujące do starożytnego Egiptu, z tym, że tam mamy ponownie przedstawione psy, czyli na to wychodzi, że to co się dzieje u nas, równolegle dzieje się w świecie blue. Idąc dalej, to nawet waluta stosowana w Blue odpowiada naszej walucie, a w zasadzie to walucie jako możemy No bo wzorują się Joe Broom i reszta ekipy wzoruje się na tym, co, co jest u nas, no, jako lud... ludzkim, w w ludzkiej rzeczywistości. Nie wiem, nie wiem, Na terenach dzisiejszej Australii. Australii a no. historia, miejsca akcji, a nawet przedmioty są takie same jak w naszym świecie. Dlatego możemy stwierdzić to. Że psy z blu są nami, tylko że w innej czasoprzestrzeni. Co to by właśnie wyjaśniało, gdzie w ich świecie podzieli się ludzie. Oraz to też by wyjaśniało, czemu tam można zobaczyć tą samą technologię, co u nas. I to, moi drodzy widzowie, jest cała psia teoria. Ale pamiętajcie, moi drodzy, że to jest tylko fanowska teoria. Jeżeli odcinek tobie się spodobał, to nie zapomnij o zostawieniu tutaj łapeczki w górę. Bardzo fajna teoria, fajnie to łowca rozwinął. Cieszę się, że mogłem go to obejrzeć, ten odcinek i się do niego odnieść. Myślę, że będziemy więcej sobie tego typu odcinków też robić. Co myślicie?